Sekure jest farmaceutką, która znana jest z tego, że jest uczciwa i pracowita. Zawsze przedkłada swoją ciężką pracę nad rodzinę, czasami nawet pracując do północy, aby skończyć swoje zadania. Jej rodzina nienawidzi tego nawyku, ale Sekure nie przejmuje się tym. Chce po prostu dalej pomagać ludziom. Pewnej nocy, gdy pracuje w swoim laboratorium, tajemnicza osoba pojawia się w drzwiach i strzela do niej z pistoletu. Sekure, która jest zwrócona w drugą stronę, zostaje śmiertelnie postrzelona w dolną część klatki piersiowej, a kula przechodzi przez nią na wylot. Wydaje się, że zaraz się wykrwawi. Ale właśnie wtedy dzieje się coś dziwnego. Czas nagle zamarza wewnątrz laboratorium, a Bóg Śmierci, Shinigami, pojawia się tuż przed nią. Gdy Sekure jest świadkiem wszystkiego z niedowierzaniem, ma Shinigami mentions, że wkrótce umrze. Może jednak zapewnić jej 15 sekund na złapanie mordercy. Zadanie jest trudne, ponieważ 15 sekund to ledwo wystarczający czas na zidentyfikowanie zabójcy, nie mówiąc już o jego zatrzymaniu. Mimo to, Sekure jest nieugięta w dążeniu do poznania prawdy o tym, dlaczego została nagle zastrzelona. Wierzy, że jest dobrą osobą, która nie ma żadnych wrogów. Po tym Shinigami zaczyna opisywać zasady dodatkowych 15 sekund. Mówi, że gdy tylko uruchomi licznik czasu, Sekure będzie musiała znaleźć sposób na złapanie zabójcy. Jednak dostaje ona możliwość wstrzymania i ponownego uruchomienia 15 sekund w dowolnym momencie. Oznacza to, że może wykonać jedno zadanie, wstrzymać czas, a następnie zastanowić się nad swoim kolejnym krokiem. Wprowadzenie tej zasady sprawia, że Sekure ma większą nadzieję, że uda jej się wypełnić misję. W kolejnej scenie timer w końcu się uruchamia, a Sekure próbuje wykonać swoje pierwsze zadanie, którym jest odwrócenie się i zobaczenie mordercy. Niestety, jako że dopiero co została postrzelona, ból wciąż odbija się w jej ciele. Powoduje to, że Sekure skomle z bólu, a zanim wstrzymuje zegar, minęła już sekunda. Teraz i tak już trudne zadanie stało się jeszcze trudniejsze, gdyż Sekure pozostało tylko 14 sekund na liczniku. Jednak, nie chcąc się poddać, wykorzystuje ostatnią uncję swoich sił i w końcu odwraca się, gdy czasomierz wznawia pracę, ku swojemu niedowierzaniu. Mordercą jest Kim, córka jednego z jej byłych klientów. Okazuje się, że jej matka cierpiała na depresję i regularnie brała leki od Sekury. Jednak nawet po miesiącach leczenia jej objawy nie ulegały poprawie, więc Sekure przepisała jej jeszcze silniejszą dawkę. Niestety, pewnego dnia kobieta przedawkowała leki i zmarła. Kim znalazła ją leżącą na podłodze i zdruzgotała się na miejscu zdarzenia. To właśnie wtedy stała się zdeterminowana, aby dokonać zemsty na Sekurze. Wracając do pokoju, Sekure uświadamia sobie, że Kim ściga ją z powodu śmierci jej matki. Ponieważ jest niewinna, chce, aby policja wiedziała, że to Kim ją zastrzeliła. Teraz jedynym planem Sekury jest wrubienie Kim w morderstwo. Może pozostało tylko 13 sekund na zegarze, ale ona ma plan. Nie tracąc już czasu, uruchamia ponownie timer i rzuca trochę proszku na podłogę. Następnie chwyta pilota do świateł i wyłącza je, czyniąc pokój całkowicie ciemnym. Logika tego działania jest taka, że kiedy morderczyni wejdzie do pokoju, niechcący nadepnie na proszek i tym samym pozostawi ślady stóp. Dzięki temu policja z łatwością ją odnajdzie i zatrzyma. Sekurze udaje się wykonać zadanie w 2 sekundy, ale uważa, że to wciąż za mało. Dlatego też wznawia odliczanie czasu i spieszy do swojego biurka, gdzie chwyta marker i zaczyna bazgrać imię mordercy. Kiedy mówi pauza, na zegarze pozostaje już tylko 8 sekund. Shinigami, który obserwuje to wszystko, komentuje, że pomysł jest zbyt prosty, ponieważ Kim na pewno zauważy swoje imię na stole i będzie bazgrać po nim. Sekure odpowiada jednak, że to jest dokładnie to, czego chce. Mówiąc to, uruchamia ponownie timer, rozbija warząc kwiatami na stole i zakrywa nim imię Kim. Następnie wyrzuca marker, upewniając się, że zabójca nigdy go nie znajdzie. Sekure mówi teraz, że jeśli Kim chce zmienić napis, będzie musiała użyć innego markera na stole. Jednakże, ponieważ ten marker ma inny tusz, policja łatwo się o tym dowie. Shinigami uważa ten pomysł za genialny, ale mówi, że zabójca nie da się tak łatwo nabrać. Sekure będzie musiała zrobić coś innego, gdy na zegarze pozostanie tylko 7 sekund. Teraz, słysząc to, ta ostatnia wydaje się zmartwiona, ale zaraz potem przychodzi jej do głowy inny pomysł. Ponownie uruchamia timer i wkłada 2 róże do wnętrza gniazdka elektrycznego. Następnie kopie pobliskie wiadro i rozlewa całą wodę na podłogę. Gdy skończyła, zostało jej już tylko 5 sekund. Mimo to Sekure wierzy, że jej plan na pewno się uda. Wyjaśnia, że kwiaty róż blokują napis na stole i Kim będzie musiała je w pewnym momencie usunąć. A w tym procesie nadepnie na wodę na podłodze i zostanie porażona prądem. Sekure wierzy, że szok wystarczy, by zabić zabójcę. Słysząc to wszystko, nawet Bóg Śmierci staje pod wrażeniem i zaczyna klaskać.
Jednak Sekure nadal nie jest zadowolona z pozostałych 5 sekund na liczniku. Chce zostawić więcej szczegółów dla policji. Jednak gdy rzuca się po coś, dzieje się coś niefortunnego. Morderca strzela jej po raz kolejny przez klatkę piersiową. Okazuje się, że gdy Sekure odwróciła się wcześniej, Kim założył, że zamierza zaatakować. Stąd, nie chcąc ryzykować, zastrzeliła biedną farmaceutkę po raz drugi. Teraz Sekure jest na skraju śmierci. Z powodu niepowodzenia, na liczniku pozostało tylko 6 sekund. Shinigami podchodzi do niej i prosi, aby się poddała, mówiąc, że pozostały czas nie jest wystarczający, aby cokolwiek zrobić. Sekure akceptuje również swój los, ale przed odejściem chce, aby Kim poznała rzeczywistą prawdę. Tak więc, z każdą uncją siły w jej ciele, Sekure nurkuje na podłogę i chwyta kopertę, która najwyraźniej zawiera ściśle tajne informacje. Ona również chwyta marker napisać notatkę dla Kim, ale zanim ona może nawet rozpocząć, timer kończy. W ten sposób Sekure umiera śmiercią tragiczną. W kolejnej scenie Kim wchodzi do pokoju powoli, ale ostrożnie. Gdy widzi stan pokoju, od razu orientuje się, że Sekure dokonała kilku sprytnych zmian. Jednak Kim jest również inteligentną dziewczyną. Aby nie zostawić śladów na podłodze, szybko zakłada pantofle Sekure i wchodzi do pokoju. Zauważa swoje imię na zniszczonym biurku i przygotowuje się do bazgrania po nim. Jednak kiedy chwyta marker na stole, natychmiast zdaje sobie sprawę, że to inny marker, więc rozgląda się po pokoju i w końcu znajduje właściwy. W ten sposób Kim ominęła dwie z zastawionych na nią pułapek. Teraz musi tylko nabazgrać swoje imię na zabałaganionym biurku. Jednak gdy tylko go dotknie, zostaje porażona prądem. Ze względu na mokrą podłogę, Kim nie zostaje zabita, ale wstrząs zdołał ją powalić na ziemię. Kilka godzin później budzą ją kroki strażnika. Zaalarmowana, Kim szybko wstaje, chwyta marker i zapisuje swoje nazwisko, aby nie pozostawić żadnych szczegółów dla policji. Jednak, gdy ma zamiar wyjść, zauważa kopertę w rękach Sekure i zabiera ją. Wierząc, że to ważny dowód, Kim idzie do innego pokoju i otwiera kopertę, w której znajduje list. Niespodziewanie, gdy tylko go czyta, zaczyna płakać. Okazuje się, że list jest od nikogo innego jak jej matki. Kobieta, która od dłuższego czasu zmagała się z depresją, uważała, że stała się ciężarem dla swojej córki. Dlatego też przestała brać leki przepisane Sekure, co pogrążyło ją w jeszcze głębszej otchłani depresji. W końcu, gdy nie była w stanie tego znieść, zażyła truciznę i zakończyła swoje życie. Po przejściu przez to wszystko Kim jest zdruzgotana, gdyż odebrała życie niewinnej osobie, która tylko próbowała pomóc swojej matce. Pada na podłogę i zaczyna obficie płakać. W ostatniej scenie policja przybywa i rozpocząć dochodzenie, bramy obszar. Niespodziewanie znajdują notatkę z wypisanym na niej imieniem Kim. Z tego powodu zabójca został w końcu zatrzymany. Film kończy się, gdy Shinigami trzyma dwa kwiaty nad zmarłą Sekurą. Ujawnia, że sam napisał notatkę, ponieważ chciał nagrodzić jej ciężką pracę i determinację. Subskrybuj po więcej takich filmów jak ten, włącz powiadomienia i zostaw like, aby wspomóc kanał. Dzięki za oglądanie.